31 października miał miejsce odbiór kolejnej inwestycji realizowanej na terenie gminy Kozienice. Dotyczyła ona budowy drogi pieszo-rowerowej, chodnika i drogi dojazdowej na odcinku od ronda w Aleksandrówce do ulicy Podlesie w Nowinach o łącznej długości 1892 metrów. W marcu 2019 roku podpisaliśmy umowę tutaj z inwestorem, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, tak naprawdę Sejmik Województwa Mazowieckiego, za co dziękuję i zarządowi też. No inwestycja duża, ponad 2 300 000 koszt, z czego 900 000 ponad dotacja z gminy Kozienice. Inwestycja istotna dla naszych mieszkańców, ale także dla turystów, którzy będą korzystali. Inwestycja też ważna z punktu widzenia estetycznego, poprawia wizerunek miasta przy wjeździe z Radomia, co jest istotne oczywiście także i było brane pod uwagę przy decyzji o dofinansowaniu. Na całym odcinku drogi pieszo-rowerowej zostało wykonane też oświetlenie uliczne. Dzięki tej inwestycji poprawił się nie tylko standard, ale wzrosło też bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy narzekali właśnie, że nie ma chodnika, nie ma dojścia między miejscowościami, dlatego od Aleksandrówki aż tutaj do Nowin ta ścieżka jest pociągnięta i myślę, że będzie przez długie lata dobrze służyła. Rozmawiamy też już z nadleśnictwem, bo ono jakby się kończy tam w pewnym momencie, żeby przez las nadleśnictwo też poprowadziło ścieżki, na przykład do Królewskich Źródełek. Bo jest to rzeczywiście obszar, który rowerowo jest dość popularny, szczególnie w okresie od wiosny do późnego lata i do jesieni, więc będzie wykorzystywany także przez turystów. Za realizację zadania odpowiedzialne było województwo mazowieckie, w imieniu którego działał dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Ta droga jest wyjątkowo niebezpieczna, bo zwiększył się potężnie ruch na tym odcinku i odciążenie jakby tutaj, zapewnienie bezpieczeństwa tym tak zwanym niechronionym użytkownikom drogi jest bardzo istotne. No i wielkie ukłony dla radnych, dla burmistrza miasta Kozienic, że rzeczywiście podjęli takie wyzwanie i ta inwestycja została zrealizowana. Wykonawcą robót wyłonionych w przetargu było przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych z Grójca. Koszty związane z budową drogi pieszo-rowerowej, chodnika i drogi dojazdowej w wysokości ponad 1 429 000 zł pokryło województwo mazowieckie. Koszty budowy oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji linii energetycznej w wysokości ponad 900 000 zł pokryła gmina Kozienice.